Dzień dobry, witam bardzo gorąco. Kolejny dzień naszej podróży po Kresach. Dzisiaj znajdujemy się we wsi Szełejnie. To jest pogranicze polsko-litewskie. Ze mną pan Albin, gospodarz tutejszego towarzystwa, a w zasadzie gospodarstwa agroturystycznego. Jak tutejsi powiadają, bania z rana lepsza niż śmietana. Witam panie Albinie. Dzień dobry. To jest właśnie taka tradycyjna bania. Kilka słów na temat tego urządzenia i kąpieli, którą za chwilę sobie tutaj zapodam. Tak, to jest bania, która właśnie dogrzewamy wodę do 45 stopni. Bardzo zmyślne urządzenie. Mamy tutaj piec specjalny, który jest opalany drzewem. Tak, drzewem opalany. Taką balię, żeby nagrzać, potrzebujemy około 5 godzin. Tak, latem 5 godzin, zimą trzeba 6 godzin. Po co się kąpiemy w takiej bali? Co nam to daje? To jest jakaś odnowa biologiczna, taka swoista tutaj regionalna? Tak, to kąpiemy się w takiej wodzie nagrzanej solą, czy nawet i bez soli. I bardzo jest przyjemnie, jak śnieg pada zimą na głowę, a tu się siedzi w banie. To co, panie Albinie, myślę, że możemy przejść do gotowania zupy. Za chwilę ja znajdę się w tym kotle, niczym tak zwana wkładka mięsna. No i co, przechodzimy do kąpieli, tak jest? O, gorąca! Nie wiem, czy dam radę wejść. Wejdzie dobra woda akurat. Ależ mi się błogo zrobiło. Tak jest, to jest prawdziwy relaks. Prawdziwa, oryginalna, tradycyjna bania. Gospodarstwo agroturystyczne Szełejnie to nie tylko bania poranna i wieczorna, ale również inne atrakcje. Tutaj pan Albin, gospodarz, urządził swoisty skansen, tak zwane muzeum, multum rozmaitych eksponatów. To naprawdę tak zwane białe kruki, bo tutaj są eksponaty nawet z 1850 roku, czyli z XIX wieku. Niech pan opowie kilka słów o najcenniejszych tutaj eksponatach. No mam takie pozbierane w okolicy od ludzi, krosna, skrzynia posagowa 1954 roku. Tutaj widzę takie ekstra skoki, widzę prawie że nówki sztuki nieśmigane z drewna. To jest chyba niezbyt stara rzecz, ale pokazowa, tak? Tak wyglądały kiedyś buty? No tak, to właśnie przeważnie litewskie tance się odbywają też z takimi butami drewnianymi. Bardzo dziękujemy za tę gościnę. Udajemy się dalej szlakiem staroobrzędowców. Suwalszczyzna to nie tylko olbrzymie tereny, pejzaże zapierające dech w piersiach, ale również zabytki. Wspomniałem dzisiaj o staroobrzędowcach. Teraz znajdujemy się przed Moleną. To typowa świątynia staroobrzędowców. Bardzo ładny przykład architektury drewnianej. Ta Molena została wybudowana w 1885 roku, potem przebudowana w 1928, gdzie dobudowano właśnie wieżę i dzięki temu ta wieża nadała jej wygląd cerkwi prawosławnej. Ostatni przystanek na szlaku w poszukiwaniu śladów staroobrzędowców. Dotarliśmy do grabowych grędów. Większość molen znajduje się właśnie na Suwalszczyźnie. To jest już wymierająca religia. Jeżeli chcecie zobaczyć takie zabytki, warto odwiedzić Suwałki, Wojnowo czy Wodziłki. Mało tego, jako ciekawostkę dodam, że staroobrzędowcy nie mają kapłanów. Modły uskuteczniają pod ikonostasem, a przewodniczy temu niejaki nastawnik. To tyle, co przygotowałem na dzisiejszy odcinek. Niestety nasza podróż się kończy, ale ja już nie mogę się doczekać kolejnych przygód, a to w kolejnym oczywiście odcinku. Do zobaczenia.